Cześć, witajcie. Obejrzeliście hasztagi, gdzie bawiliśmy się pudełkiem. Może inaczej, nie tyle pudełkiem, ile zgadywaliśmy, co jest w tym zaczarowanym pudełku. Ja brałem udział w pierwszym takim programie. Moi koledzy już się bawili. To także dla mnie to była taka pierwszy raz zabawa. No i rzeczywiście, jest to zabawa. Można to wykorzystać w wolnym czasie, w większej grupie osób. I jeżeli będzie jakiś wodzirej, który poprowadzi, to może to być fajna zabawa, bo wystarczy patrzeć na miny osób, które badają ręką, co to takiego tam jest w tym pudełku i zgadują. Może być naprawdę fajnie, można się uśmiać. No i to właściwie, no co, to tyle na temat tego odcinka. Ja bym Was zachęcał do obejrzenia i oglądania programów na żywo robionych przez naszego szefa szefów Ryana. Bardzo fajne te programy są i spróbujcie, jak będziecie mieli możliwość, te programy oglądać. Ostatnim programem było głosowanie na partię PO i PiS i oddawaliście swoje głosy poprzez tam naciśnięcie odpowiedniego znaczka i komentarze. Słuchajcie, troszkę mnie tak dziwi, że młodzi ludzie, no bo praktycznie biorą to udział w tej zabawie młodzi ludzie tylko, podejrzewają osobę, która robi taki program o manipulację. A bo ten znaczek został zablokowany. A bo tu nie chce ten znaczek wejść, bo ten został zablokowany. Nie, kochani, tam nikt nic nie blokował. To, co zostało naciskane, tak było. Nie ma nikt tutaj w zamiarze robienia jakiegoś oszustwa. Nie wiem, skąd w waszych głowach takie coś, że was się oszukuje. Naprawdę, firma nie próbuje tu nic oszukać. Najlepszy przykład macie w komentarzach po hashtagach, Pomkach, Sucharach, no i wszystkich innych programach, które kręci firma MediaCraft. Oglądam te programy i czytam komentarze. Są one dla prowadzących taki program, bądź występujący w nich, bardzo przyjemne, ale są i komentarze bardzo, no, niemiłe. I nikt tych komentarzy nie usuwa, mimo że niektóre z tych komentarzy w ogóle nie nadają się do czytania. Słuchajcie, czy trzeba, pisząc zły komentarz, używać słów powszechnie uznanych za wulgarne? Chyba nie. Chyba nasz język polski jest tak ładny, że możemy go używać w normalny sposób, opisując nawet coś, co nam się nie podoba. Nie musi tam być zaraz KH i tym podobne rzeczy. Troszkę mnie to tak razi i takie komentarze w ogóle staram się omijać i one do mnie nie trafiają. Nawet jeżeli jest to komentarz na mój temat i zły, a napisany w ten sposób, nie trafią do mnie. Jeżeli napisany jest o mnie źle, ale w normalnym polskim językiem, przyjmuję to, bo każdy może mieć swoje zdanie i ja takie zdania też, te niepozytywne na nasz temat, szanuję. Oczywiście, że tak. A wiele razy próbuję zmienić coś w swoim postępowaniu. W ogóle używanie wulgaryzmów, nie wiem, to jakoś tak chyba spowszedniało. Za moich młodych lat, kiedy ja byłem młodym człowiekiem, to takie wyrazy praktycznie używali tylko osoby, które były, no, karane, więźniowie, taki margines społeczny, jak to się kiedyś mówiło. Teraz, słuchajcie, jestem zdumiony. Jak jadę autobusem, stoję gdzieś na przystanku, idę ulicą i obok idzie młoda grupa osób i praktycznie, no, co drugie słowo, albo nawet i częściej, to jest słowo na K, na H i na no, w ogóle aż szkoda mówić. Przeraża mnie to trochę, dlatego że mówię, nasz język jest tak ładny, że wcale takich słów nie trzeba używać, żeby wyrazić swoje uczucia. A szczególnie razi mnie wtedy, kiedy tak rozmawiają z sobą, albo w obecności nawet chłopaków, dziewczyny. Dziewczyny, do was to naprawdę nie pasuje. No dobra, zagadałem się na może troszkę inny temat, a mamy wakacje i trzeba wypoczywać. Życzę wam
Przyjemnego dnia. Trzymajcie się do następnych hashtagów. Hej!